Patrzcie, ile tego jest. To tylko dzisiaj tutaj jabłuszka. Słoiki się moczą. Dla dorosłych. Chwila relaksu. Pomidorki. Malutkie, fajne. Tu większe, tu jeszcze cukinia. Tu dynia, tu cukinia, tu. Ocet jabłkowy. Proszę Państwa, to trzeba zrobić. Tutaj mamy jabłuszka z działeczki, tutaj pokrywki, słoik, tutaj coś. Tutaj, proszę Państwa, trzeba zagotować słoiki, ale teraz własne jalapeno z działki, towary z działki. Tutaj coś upieczemy, jakieś pasaty. Tutaj już patrzcie, jest co? Tutaj już jest pomidory z papryką, to widzicie jak robię. Tutaj różne zakupy, oleje z Berezosy, oczywiście jedyna piekarnia w tym mieście, która się liczy. No i Alicja zrobiła słoiki, też nie będę musiał zagotować, to jest peperona, dużo peperony, tu jest ostra papryka, tu jest ostra pomidory, peperonę trzeba odparzyć, paprykę wrzucam na serowo, trochę kawy, słoiki, bawimy się na poważnie, a dzisiaj jeszcze też tutaj ogóreczki, dary działkowe. Lecimy, proszę Państwa, patrzcie tutaj co się dzieje, trochę mi powyciekało, ale będziemy walczyć, tu ciach, 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 będzie makaron, cukinia z działki, czyli z działki, jakaś kiełbasa, podobno dobrze. Dobra, zrobimy szybkie jakieś tutaj cukinka, czosneczek, cebulka, chili, parmezan, śmietana, makaron. Będzie fajnie jak za dawnych, dobrych lat. No, zgłodniałem. No wszystko działkowe, tak? No oprócz tego. Tutaj już rozgrzewamy, makaron za chwilę wchodzi. Tak, kiełbasa jakaś była większa, tu ukryłem kawałek, ale taka fajna. No, dzisiaj jestem w gazie, trzeba naprawdę mieć tempo, bo wiele rzeczy naraz robimy. Makaron chodzi, tak mówią kucharze. Cebula, czosneczek, cukinia, chili, kiełbaska. Zaleję wodą, zaleję śmietaną, dodam parmę. Nie mam pietruszka i koperek, ale to na inną zabawę big time. Działamy. Śmietana, woda, makaron pochodzi. Tu jest parmigiano, ale to na koniec. Piękne. Patrzcie. Klasyka, szybko. Ale to jest dobre. Mega dobre. Mega!